Trivita, Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki. www.trivita.pl. Z miłości do życia. Zwłoki noworodka znaleziono pod mostem w potoku płynącym przez Gliwicką Ostropę. Ciało dziecka znalazło dwóch mężczyzn. Jeden z nich szukał właściciela pobliskiej działki. Natknął się przypadkowo na zwłoki w wodzie. Chodzi taki facet po okolicy i coś tam rozglądał się. Okazało się, że jest architektem. Ja jestem współwłaścicielem, czy tam mam coś do podpisania. Przyszliśmy na ten mostek, a okazało się, że metr niżej, czy dwa metry niżej w wodzie leżały zwłoki gdzieś morędzi. A wie pani co, myślałem, że to... Dzwonimy na policję, nie? Ale ja pan co mówię, chodź pan, to może jakaś zabawka będzie, żeby się upewnić, więc wziąłem patyk i sprawdziłem, mówię, jak to jest plastik, to jest twarde, ale jak to jest miękkie, to jest wiadomo, że to jest ciało, nie? No nie było to twarde, w każdym razie wiadomo, o co chodzi. O znalezisku pan Józef powiadomił policję. Prowadzone są wstępne czynności. Policja zabezpieczyła miejsce, ślady i ciało dziecka. Przyczyny jego śmierci ustali sekcja zwłok.